15 maja 1945 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jako pierwsza uczelnia w Warszawie wznowiła działalność akademicką w powojennej Polsce. Na pamiątkę pierwszego powojennego wykładu każdego roku odbywa się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni oraz ceremonia wręczenia najwyższej godności akademickiej tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jako że jest to święto nie tylko największej rolniczej uczelni w kraju, lecz także święto polskiego szkolnictwa wyższego, SGGW organizuje wielki piknik dla mieszkańców Warszawy i okolic, Dni SGGW, podczas których uczelnia prezentuje wszystkie swoje wydziały, kierunki studiów i osiągnięcia. Uroczyście ogłaszam Dni SGGW 2015 za otwarte. Zapraszam Państwa do wspólnego świętowania z nami. Mnóstwo atrakcji na pikniku dedykowanych jest najmłodszym zwiedzającym. Gry edukacyjne, zabawy naukowe, a także specjalny kącik kreatywnego malucha utworzony przez Wydział Nauk Społecznych przyciągały zarówno dzieci, jak i ich rodziców, którzy mieli szansę skorzystać z porad i konsultacji pedagogicznych u specjalistów. Prowadzimy warsztaty, mamy wykładowców, którzy są czynnie pracującymi ludźmi z dziećmi. Są to terapeuci, którzy nam przedstawiają konkretne problemy terapeutyczne. Tworzymy diagnozy, tworzymy cały plan terapeutyczny. Pokazami zatytułowanymi Magiczna chemia oraz żywność jako kosmetyk Wydział Nauk o Żywności zaskarbił sobie nie tylko wielu wielbicieli, lecz także zdecydowanych przyszłych studentów. Chemia okazała się fascynującą zabawą, która zawładnęła sercami dzieci. Ogromne zainteresowanie wzbudził także pokaz carvingu prezentowany przez panią dr Joannę Niewczas. Pyszności i spektakularne wybuchy to nie jedyna recepta na oczarowanie tłumów. Wszyscy podopieczni Wydziału Nauk o Zwierzętach mogą poszczycić się rzeszą wiernych miłośników, którzy przybywają na uczelniane imprezy wyłącznie przez wzgląd na swojego pupila. Poczynając od węża Stefana przez liczne ptaki szponiaste, intrygujące przedstawicielki rozmaitych ras kur ozdobnych, poprzez zwierzęta gospodarskie, które nie tylko pozwalały się karmić przybyłym, ale wręcz upominały się o smakołyki, mają wśród stałych bywalców Dni SGGW swoich zagorzałych wielbicieli. Podczas tegorocznej imprezy jednak serca wszystkich zwiedzających zdecydowanie podbił debiutant – malutkie orle. Czym skorupka za młodu? W myśl znanego powiedzenia Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu przygotował szereg zabaw i ciekawostek dla najmłodszych, dzięki którym wielu pośród obecnych na imprezie dzieci z pewnością w przyszłości zasiądzie w wydziałowych ławach. Wobiak nie zapomniał także o dorosłych. Zaprezentował wiele nowych odmian roślin, kiermasz kwiatów i ziół, a nawet nietypowy hotel. Witajcie, w tym roku Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na swoim stanowisku na Dniach SGGW prezentuje hotele dla pszczół, konkretnie dla murarki ogrodowej. Pokazujemy ludziom, jak można we własnym ogrodzie bądź też na balkonie zamieścić dom dla naszych ogrodowych zapylaczy. Murarka ogrodowa jest dziką pszczołą, która potrzebna jest do zapylania drzew po to, żebyśmy mieli owoce. W tym roku również prowadzimy sprzedaż rozsady warzyw. Mamy też kilka gatunków ziół i dwie propozycje z upraw ekologicznych, zioła suszone, czomber i turówka. Prawdziwą furorę podczas tegorocznych Dni SGGW robiło leśne miasteczko przygotowane przez Wydział Leśny. Na naszym stoisku to jest całe takie poletko leśne. Można zobaczyć wszystko, co się dzieje w lesie. Zaczynając od koła naukowego, mamy 7 stanowisk. Zaczynając owady, tu mamy przedstawiciela takiego straszyka pięknego. Mamy tutaj, można się przywitać. Owady leśne, nieleśne, polskie, egzotyczne, wszystko. Potem mamy wystawy zwierząt myśliwskie, teriologiczne, czyli ssaki. Mamy wszystkie ptaki, jakie można spotkać w lesie. Idąc dalej, mamy użytkowanie. Można sobie na przykład zrobić własny olejek eteryczny z igieł jodły, pooglądać sobie drewno, jak naprawdę wygląda. Idąc dalej, mamy botanikę. Możemy zrobić perfumy leśne na przykład, gdzie używany jest tam szyszki jodły, szyszki modrzewia, jałowiec na przykład, piękny jest. Idziemy dalej, sekcja hodowli, gdzie poznajemy nasiona, poznajemy drzewa.
co tylko chcemy. Idąc dalej, mamy edukację leśną, która jest niezmiernie ważna, gdzie dzieci mogą się pobawić, poznać, co jest najważniejsze. Mamy możliwość zrobienia własnych budek lęgowych dla ptaków. Tutaj Lasy Państwowe bardzo nas wspierają w tym wszystkim. Tego dziękujemy. Możemy poznać różną biologię ptaków chronionych czy niechronionych. Co kto chce tak naprawdę. Tutaj są tacy leśni ludzie, którzy mogą wszystko poopowiadać, bajki dla najmłodszych, dla starszych quizy, z nagrodami oczywiście, więc co kto tylko pragnie, wszystko co można znaleźć. Tradycyjnie miłośnicy pięknych przedmiotów, rękodzieła najwyższej próby oraz fascynaci technologii świetnie bawili się na stoisku Wydziału Technologii Drewna, gdzie można było podziwiać zdjęcia na drewnie, wystawę intarsji, biżuterię z drewna, a także pokazy renowacji mebli drewnianych. Można było także zasięgnąć porady dotyczącej dbania i konserwacji podłóg drewnianych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to nie tylko wydziały rolnicze i przyrodnicze, to także nauki ścisłe, prowadzone na najwyższym poziomie. Niewątpliwie liderem pośród nich jest Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, którego dziekan, wybitny specjalista w zakresie kodów i ich odczytywania, prezentował zwiedzającym oryginalną maszynę szyfrującą z okresu II wojny światowej Enigmę. Jednym z elementów bardzo bogatej oferty, którą Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki przygotował na tegoroczne dni SGGW, jest oryginalna niemiecka maszyna szyfrująca Enigma. Enigma była podstawową maszyną szyfrującą na frontach II wojny światowej i jej złamanie przez polskich matematyków, najpierw w okresie przedwojennym, a potem kontynuowane w czasie wojny, można na pewno uznać za największy polski wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. To, że ta maszyna jest prezentowana tutaj, na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, nie jest przypadkowe. Jest to wydział, który kontynuuje bogate i chlubne tradycje kształcenia w matematyce, w informatyce. Informatyka jest co prawda dziedziną nową, ale można zaryzykować twierdzenie, że powstanie pierwszych komputerów było związane również z koniecznością łamania i rozwiązywania takich problemów jak szyfry maszyn. Enigma to nie jedyna atrakcja Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Na zwiedzających czekały gry logiczne, prezentacja robotów Lego, prezentacja informatyka i muzyka, a także galeria sztuki inspirowana matematyką. Do wytężenia umysłu i sprawnego liczenia nakłaniał przybyłych Wydział Nauk Ekonomicznych, który przygotował nie lada gratkę, giełdę z lat 20. ubiegłego wieku. Uczestnicy gry potraktowali te zmagania śmiertelnie poważnie, ale to zrozumiałe, bo w końcu chodziło o pieniądze. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentował mnóstwo atrakcji, m.in. ciekawostki geoinżynieryjne. To jest zakład geodezji i planowania przestrzennego. Korzystam z nowoczesnych przyrządów pomiarowych, m.in. tachimetr i niwelator. Tachimetr to jest taki instrument do pomiaru kierunków. Tam jest dalej ustawiona na tyczce taka tarcza odblaskowa. Włączam instrument, wyceluję na tamtą tarczę żółtą i coś tu się wyświetla. Wertykal, koło pionowe pokazuje 0 gradów. W miarę zbliżania się do poziomu, zbliża się tu do 100 gradów, czyli tamta tarcza jest troszeczkę poniżej osi optycznej instrumentu. Ale oprócz tychże kątów kierunków, naprawdę poziomych i pionowych, do liczenia przyrostów, możemy sobie wyświetlić odległość do tego punktu, bo w geodezji musimy określić położenie punktu, na który celujemy. Do tej żółtej tarczy, do jej środka, jest odległość pozioma 20 metrów 103 mm. Jeśli znamy wysokość punktu, a zwykle tak jest, mamy jego wysokość, dodamy tą odległość pomierzoną od punktu do środka optycznego instrumentu, mamy wysokość osi optycznej. I w geodezji o to chodzi, bo określamy współrzędne punktu na Ziemi. Dni SGGW są także okazją, żeby poznać pracowników uczelni z zupełnie innej strony. Prezentują oni bowiem podczas imprezy swoje często nietypowe zamiłowania i pasje.
Absolutnie najbardziej spektakularne zainteresowanie ma dzielna pani doktor habilitowana Martyna Batorska z Wydziału Nauk o Zwierzętach, która każdego roku bierze udział w pokazach wyszkolenia psów policyjnych ZKP Sułkowice. Za odwagę podczas mrożących krew w żyłach pozoracji pani doktor Batorska otrzymała z rąk aspiranta Rafała Tarnika specjalną odznakę. Każdego roku podczas Dni SGGW odbywa się konkurs Start po Indeks, prowadzony z zakresu czterech przedmiotów – biologii, chemii, matematyki i geografii. Trzej laureaci z każdego przedmiotu otrzymują indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Święto uczelni, a zarazem święto polskiego szkolnictwa wyższego, staje się tym samym także świętem indywidualnym każdego laureata.